Witam serdecznie. Jakiś czas temu napisałem serię programów na powłokę skryptową Windowsa i było to różne oprogramowanie związane z preparstwem i skryptografią, generalnie rzecz biorąc. Tam był na przykład program do kryptografii asymetrycznej, były programy do tworzenia haseł jednorazowych, były programy do tworzenia tak zwanych haseł wektorowych jednorazowych i pojawiła się następna możliwość napisania właśnie, czy też konieczność napisania programu szyfrującego, który może być uruchomiony na każdym komputerze, czyli na przykład Windows, bez konieczności instalacji, w przypadku Windowsa bez konieczności instalacji niczego, zajmuje 75 linii kodu, mieści się w czterech kodach kreskowych. I można go składować po prostu na papierze. Okay. Także to jest program szyfrujący, który, bo wiecie, problem z programami szyfrującymi jest taki, że na przykład jeżeli masz dostęp do komputera, ale na przykład nie masz prawa instalowania żadnego oprogramowania. Okay. I w wielu wypadkach ja musiałem obejść to poprzez pisanie skryptów w powłoce Windowsa. Na przykład byłem w pracy, dali mi komputer, na którym nie mogłem instalować niczego, musiałem wysłać bardzo ważne informacje, a oni nie dali żadnego oprogramowania, które umożliwiłoby szyfrowanie. Więc po prostu musiałem utworzyć właśnie taki program szyfrujący i w ten sposób obszedłem po prostu wszystkie problemy. Ale w preparstwie tak samo, bo to jest program preparski, kanał preparski, jest zawsze konieczność, żeby oprogramowanie, które masz, było, nazwijmy to, wieczne. O, w ten sposób. Czyli po prostu, bo z oprogramowaniem szyfrującym jest tak, że one po prostu nie posiadają żadnej kompatybilności. I o ile na przykład na komputerze, do którego po prostu wysyłasz program szyfrujący, nie jest skonfigurowany dokładnie tak samo, bo tam jest wiele różnych po prostu parametrów, które muszą być szyfrowane, to te szyfrowanie nie będzie działało. Okay. Również może zaistnieć sytuacja, w której na przykład stracisz komputer, albo na przykład chcesz po prostu przechować coś, zaszyfrowany tekst, na przykład z hasłami, w taki sposób, żebyś mógł go po prostu uruchomić bez konieczności instalowania oprogramowania, czyli po prostu przechować oprogramowanie. I na przykład można przy użyciu właśnie takiego skryptu, można to zrobić na papierze. Okay? To jest 75 linii kodu. I to się uruchamia po prostu pod Windowsem bez instalacji na Linuxie i na Macu, wymaga instalacji powłoki, ale na wszystkich systemach Windowsowych uruchamia się bez konieczności instalowania niczego. Nie wymaga internetu, zajmuje jedną stronę A4, około 3 kB. Można to nawet wysłać drogą radiową, na przykład w komunikacji awaryjnej, ten całe oprogramowanie to zajmie około pół minuty, żeby to wysłać. I tyle. Także jeżeli jesteście zainteresowani oprogramowaniem do szyfrowania krótkich wiadomości tekstowych, które nie wymaga żadnej instalacji i które można zeskładować po prostu na papierze, okay, to jest materiał dla Was i ja zapraszam do obejrzenia go. OK. Więc, tak jak już mówiłem, problem z programami szyfrującymi jest taki, że nie mają one w sobie żadnej kompatybilności. OK. W wielu wypadkach są to programy komercyjne i które na przykład są bardzo duże. I na przykład aktywnie zajmując się komunikacją awaryjną radiową, można zobaczyć jedną rzecz, że na przykład nawet taki maleńki programik, który miałbyś zainstalować na przykład na telefonie komórkowym, to jest 40 MB. Okay. W przypadku komunikacji radiowej, żeby przesłać te 40 MB, to gdybyś to miał wysłać na kilka, tam nie wiem, 1000 km dalej, to by ci to zajęło przy bardzo dobrych okolicznościach 20 godzin. Okay.
co nie ma żadnego sensu, okay, żeby przesłać takie oprogramowanie. Kiedy takie oprogramowanie jest właśnie napisane w taki sposób, żeby mogło być uruchomione bez konieczności przesyłania gigantycznych plików, to to jest to, na co zwraca się uwagę w komunikacji awaryjnej. Okay? Zawsze można się do wszystkiego przygotować, ale na przykład może się zdarzyć tak, że coś się przeoczy, coś się zapomni, coś się zepsuje, to nie będzie działać. I taka możliwość właśnie jest, żeby zadbać o to, żeby nie było problemów właśnie z takim oprogramowaniem, które może być od ręki napisane. Okay. Czyli na przykład można takie te 75 linii kodu komuś wysłać, ktoś może to wprowadzić do komputera i mieć możliwość na przykład szyfrowania okay. tekstu, na przykład, żeby go przechowywać w jakiś sposób na lokalnym komputerze czy na lokalnym systemie. I po to został napisany, po to ja napisałem właśnie ten programik. Okay. I tak jak mówiłem, może być tak, że będziesz chciał na przykład zabezpieczyć się przed utratą nawet oprogramowania szyfrującego. Wiecie, czasami z różnymi programami jest tak, że one potrafią po prostu przestać działać. Na przykład zmienia się system operacyjny, nowa wersja i one na przykład mogą nie działać. Ten skrypt będzie działać. Okay? On jest napisany właśnie w taki sposób, że z tym nie powinno być problemu. Okay. I tutaj właśnie o tym mówię, że przechowywanie czegoś takiego różnymi metodami, jak na przykład na papierze za pomocą tekstu albo kodu kreskowego, to jest właśnie następna zaleta takiego oprogramowania. To można bardzo łatwo za pomocą kamery po prostu w komputerze wprowadzić i jako po prostu zwykły tekst i to po prostu uruchomić na komputerze. Okay. I teraz tak, ja przejdę już tutaj do szczegółów. Więc to jest program szyfrujący, który szyfruje krótkie wiadomości tekstowe i do tego został zaprogramowany ASM. Okay. I generalnie on to robi przy użyciu 256 kodów, przynajmniej zgodnie z wiedzą, którą posiadam, ja go zaprogramowałem właśnie w taki sposób, żeby on to robił. I tutaj należy zwrócić również uwagę coś takiego, o czym wielu ludzi nie wie, że aby hasło było ekwiwalentem 256 bitów, ono musiałoby mieć około 40 znaków. Nikt tego nie robi. Okay. Przepraszam. Zwykle ludzie wpisują hasło jako, nie wiem, 12 znaków, co jest ekwiwalentem 20 paru bitów. To bardzo łatwo można po prostu rozkodować. Okay. I tutaj właśnie o tym trzeba pamiętać, żeby hasło mogło być ekwiwalentem kluczem 128-bitowym na przykład, ono musi mieć minimum 22 znaki. O tym trzeba pamiętać. Okay. To jest wiele zależności. Można godzinami mówić, dlaczego tak jest. Są książki na ten temat, także po prostu, które mają kilkaset stron, które na ten temat po prostu mówią. Okay? Ale tutaj to trzeba zaznaczyć. I po co ja to zaznaczam, że generalnie używa się programów szyfrujących, takich krótkich, na przykład do wysłania krótkich wiadomości tekstowych za pomocą drogi radiowej, do zapisania notatek, na przykład bardzo krótkich. I wtedy na przykład używanie po prostu długiego hasła po prostu może nie mieć po prostu jakiejś racji bytu. Jeżeli to nie jest aż tak ważna informacja, to nie ma co po prostu zwracać na to tak uwagi. Ale należy o tym pamiętać, że hasło powinno mieć minimum 22 znaki. Bez względu na to, jaka jest technologia klucza, on może być nawet pół megabajtowy, jeżeli on nie jest zsynchronizowany, jak to określić, jeżeli nie jest właściwy, czyli nie posiada właściwej ilości długości znaków, to nie będzie działać. Okay? I teraz tak, to jest program powłoki Windowsa, która się nazywa PowerShell, która jest częścią składową każdego systemu operacyjnego Windows. Czyli nie trzeba nic instalować, nie trzeba nic robić, wystarczy mieć plik tekstowy z tym skryptem i go po prostu uruchomić, okay? Za pomocą dwóch kliknięć myszy.
Okay? I to jest dokładnie tak, jak to się robi. Czyli tworzy się po prostu dokument tekstowy, zmienia się mu rozszerzenie na PS1 i później klika się go prawym klawiszem myszy, zaznacza się uruchom z PowerShell i on zostaje wykonywany. Okay? Ja tutaj w tym dokumencie tekstowym, który będziecie mogli tutaj zgrać, udostępniłem też te podstawowe informacje po prostu o tym, czyli po prostu co to jest za skrypt, w jaki sposób on działa, w jaki sposób go, nazwijmy to, uruchomić na komputerze. Okay? Tutaj ta cała procedura jest pokazana, opisana. Ja teraz przejdę do ekranu komputera. I ja będę opisywał już to oprogramowanie i pokażę, w jaki sposób to działa i zademonstruję również, w jaki sposób utworzyć właśnie taki plik tekstowy, okay, i w jaki sposób go uruchomić i podam wszystkie niuanse związane z tym oprogramowaniem. Okej, okay. Okay, więc krótkie wprowadzenie na temat powłoki skryptowej systemu Windows. Okej. Okay. Każdy system operacyjny Windows ma tak zwaną powłokę skryptową. Okay. Powłoka skryptowa jest to powłoka, która wykonuje różnego rodzaju komendy, które mogą być zapisane w pliku, na przykład. Okay. To są różnego rodzaju komendy, które mogą być sformułowane w formie tak zwanego skryptu. Okay. Teraz tak, jak no, wyszukamy, chcemy poszukać na przykład takiej powłoki, jak napiszemy power shell, to on nam tutaj pokaże kilka opcji na przykład. I tutaj mamy tak, Windows PowerShell to jest powłoka i teraz jak ja to nacisnę, to ona się tutaj uruchomi. OK. I to jest powłoka, która wykonuje różnego rodzaju komendy albo na przykład może uruchomić po prostu skrypt. OK. Możemy chcieć na przykład napisać jakiś program w PowerShellu, to możemy na przykład użyć oprogramowania, które zwykle jest w Windowsie, PowerShell, okay. I ona jest tutaj zaznaczona jako Windows PowerShell ISE, okay. I tutaj ja to uruchomię. I to jest taki edytor, który też w systemie Windows jest do edytowania skryptów w powłoce PowerShell. Okay. Jeżeli po prostu tego oprogramowania nie ma się czym przejmować, można utworzyć oprogramowanie w każdym notatniku, okay, w notatniku systemowym. Okay. Teraz tak, ja tutaj zamknę tą powłokę i tutaj mamy właśnie ten pliczek, który sobie możecie zgrać. Okay. I teraz on jest tutaj zaznaczony z takim znaczkiem. Czasami ten znaczek może wyglądać, ta ikona może wyglądać inaczej, ale generalnie rzecz biorąc on ma rozszerzenie PS1 i w ten sposób system operacyjny rozpoznaje go jako plik tak zwany skryptowy powłoki. Okay? To jest zwykły plik tekstowy. Jeżeli ja tutaj nacisnę prawym klawiszem myszy i wybiorę wyedytuj w notpadzie, okay, to proszę bardzo, on tutaj jest. Okay. To jest skrypt, który jest wykonywany przez właśnie powłokę Windows. Okay. Tak on wygląda. To jest zwykły plik tekstowy. On ma rozszerzenie, ale nawet jeżeli to byłby zwykły plik tekstowy, to można go uruchomić właśnie z PowerShellem, również jako zwykły plik tekstowy, nawet jeżeli on nie będzie miał tego rozszerzenia. Okay. Jego się uruchamia w ten sposób, jeżeli on tutaj mamy go z tym rozszerzeniem PS1, okay, prawy klawisz myszy, uruchom z PowerShell. Okay. Jak to naciśniemy, to on nam tutaj się uruchomi. Okay. Tak on się uruchamia i tutaj pisze prosty program do szyfrowania tekstu WS256 napisane przez 2E0DZQ, to jest mój kod wywoławczy w radioamatorstwie, moja licencja tak zwana w Wielkiej Brytanii. Wprowadź tekst do zaszyfrowania. Sekretny tekst. OK, wciskamy Enter. Podaj hasło. Hasło. Wciskamy Enter.
zaszyfrowany tekst on tutaj pokazał. Okay. I to możemy tutaj sobie zaznaczyć. Okay. Ja naciskam lewy klawisz myszy, przeciągam, naciskam prawy klawisz myszy i on to kopiuje. Nie? Ja bym tutaj napisał koniec działania, wciśnij Enter. Wciskamy Enter. Okay. I on się wyłącza. I teraz tak. To była metoda, jak zaszyfrować tekst. I teraz ja pokażę, w jaki sposób rozszyfrować tekst. To samo. Prawy klawisz myszy, uruchom z PowerShell. Okay. On tutaj mi go uruchamia. I co trzeba zrobić? On tutaj pyta się, wprowadź tekst do zaszyfrowania. Jak teraz nacisnę Enter, to on po prostu przechodzi do rozszyfrowywania. Okay? Wprowadź tekst do odszyfrowania. Okay. Ja go mam tutaj w schowku Windowsowym, czyli nacisnę Ctrl V i on mi tutaj zostanie wklejony. Naciskam Enter, podaj hasło, hasło, wciskam Enter, odszyfrowany tekst, sekretny tekst. Koniec działania, wciśnij Enter. Okay. I w taki sposób się rozszyfrowuje. I tak on działa. Okay. I teraz tak. Ja go tutaj jeszcze raz pokażę, otworzyć w notatniku i tutaj możecie zobaczyć ten cały skrypt i tutaj jest napisane, to jest prosty program do szyfrowania tekstu w AES, żadne gwarancje nie są udzielane, używaj na własne ryzyko, używanie i rozpowszechnianie dozwolone tak długo, jak początkowy komentarz pozostanie niezmieniony. Aby osiągnąć entropię rzędu 128 bitów, hasło powinno mieć minimum 22 znaki. Tak, dokładnie. Jak chcesz, to w podzięce możesz kupić mi kawę, buy me a coffee, adres powodzenia 20DZQ73, adresy e-mailowe i tutaj właśnie jest ten skrypt. Okay? I tutaj można go sobie zobaczyć. Okay? I ja go podzieliłem tutaj na takie kawałki, które możecie zobaczyć, że tutaj piszę w pewnym momencie początek drugiej sekcji skryptu. On mi tutaj te on po prostu tak dziwacznie po prostu napisał, ok, bo używałem angielskiej klawiatury, wcisnąłem alter A i mi i wyskoczył właśnie z tą taką dziwaczną literką, bo nie używałem polskiej klawiatury, ok. Tutaj może nawet jak ja to nacisnę i napiszę Ctrl A, piątek, o, bo teraz mam włączoną polską klawiaturę, czyli Shift, Alter, A i mamy już polską literkę, ok? I tutaj jak zapiszemy, to będzie dobrze, ok? Początek drugiej sekcji skryptu i o co tutaj chodzi, że ja go podzieliłem na cztery kawałki, które to cztery kawałki są wyodrębnione, żeby można było to łatwo na przykład zaznaczyć, ok? W ten sposób, nacisnąć, wybrać, skopiuj i na przykład wkleić go do oprogramowania do utworzenia kodu kreskowego. Okay. Jak się utworzy właśnie taki kod kreskowy, to później można bardzo łatwo go z powrotem zamienić na tekst, okay, przy użyciu jakiegoś oprogramowania. I tutaj jest dalsza część, początek drugiej sekcji skryptu. OK, początek i tutaj możemy znowu tą literkę zamienić na polską literkę. Początek trzeciej sekcji skryptu. OK, i tutaj widzimy początek czwartej sekcji skryptu. OK, i tutaj znowu to zamienimy. Początek czwartej sekcji skryptu. OK, save. I tak to wygląda. Czyli ma jakby takie cztery kawałki. OK, tutaj to wszystko jest jawne, ktoś może sobie po prostu przeczytać, co to robi i w jaki sposób to robi. Nie, nie ma backdoorów żadnych, tutaj można sobie to po prostu całe przeczytać, po prostu w jaki sposób to jest zrobione. OK, teraz tak, ja to zamknę tutaj w tym momencie, może nie. I teraz tak, żeby go na przykład utworzyć w systemie Windows, można go na przykład wpisać z klawiatury, można go sobie e-mailem wysłać, na przykład. Można go skopiować z kodu kreskowego za pomocą kamery i oprogramowania, albo inną metodą po prostu wprowadzić do komputera. Okay? I ja teraz tutaj to, co zrobię, to zrobię Ctrl-A, czyli zaznaczam wszystko, i Ctrl-C. Okay? Ja pokażę ten cały proces. Okay? Tutaj to zamknę. I robimy tak. Prawy klawisz myszy, nowy, dokument tekstowy, on się mnie pyta o nazwę, napiszemy
Cypher. Mi tutaj system operacyjny pokazuje rozszerzenie, ale wam może nie pokazać tego rozszerzenia na przykład, nie? Bo to zależy, jak ustawione są opcje. Każdy może sobie te opcje ustawić. Ja tutaj wstawię to rozszerzenie PS1 po kropce. Jak nacisnę Enter, to on mi tutaj pomarudzi, że czy ja wiem, co robię, bo to może być plik, który może zostać uruchomiony. OK, ja mówię tak. I on mi tutaj go zaznaczył. OK, Cypher PS1. Znowu prawy klawisz myszy. Edit in Notepad. OK, to jest pusty dokument tekstowy. Jak ja teraz tu wkleję ten cały tekst, który skopiowałem. File, zapisz, plik, zapisz. Zamykam. I teraz znowu, jak wezmę prawy klawisz myszy. OK, i tutaj wybiorę uruchom z PowerShell. I już mamy kopię po prostu wprowadzoną i on działa po prostu. OK. I tak to wygląda, w jaki sposób można go po prostu przekopiować. Czyli można go na przykład z klawiatury wpisać, można go przekopiować, można sobie mailem wysłać, można drogą radiową go wysłać. Na przykład jeżeli ktoś ma komputer podłączony do stacji krótkofalarskiej i w ten sposób się go po prostu tworzy i wykonuje. OK, tu już pozostaje to zakończyć. OK, także w ten sposób się uruchamia, obsługuje, kopiuje ten program. OK, także to by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów, też poświęconym kryptografii. Ja zrobiłem dość kilka programów właśnie związanych z kryptografią na powłokę właśnie Windowsa. Również zrobiłem taki cykl kryptografii postapokaliptycznej, czyli papierem i ołówkiem. Okay. Także po prostu zapraszam do obejrzenia. Jeśli chodzi o kanał, to jest ponad 140 odcinków. One są tematycznie podzielone za pomocą różnego rodzaju playlist. Także zapraszam do przejrzenia. Jeżeli kogoś to interesuje, to może na przykład zajrzeć do określonych playlist. Tematyka jest dość duża. Generalnie jest powiązana z preparstwem. Tam jest dużo komunikacji awaryjnej, jest to oprogramowanie do komunikacji awaryjnej, są różnego rodzaju szkolenia zrobione z tych oprogramowań. Bardzo dokładnie to jest wytłumaczone. Zrobiłem też taki bardzo ciekawy cykl Android i krótkofalówka, gdzie ja pokazywałem, jak przesyłać zdjęcia, pliki tekstowe, oprogramowanie i różnego rodzaju właśnie takie powiązane rzeczy. Także zapraszam do obejrzenia tego wszystkiego. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się to podobało i życzę powodzenia. Na razie.